Piątek był ostatnim dniem przylotów oraz treningów przed weekendową imprezą. To było widać i słychać. Pogoda była idealna na lotnicze Popicy. Na lotniskach na Sadkowie i w Dęblinie są już wszyscy uczestnicy z 22 państw, które wezmą udział w 12. radomskiej edycji Airshow. Ogromne zainteresowanie, co zrozumiałe, wzbudził trening włoskich mistrzów akrobacji zespołowej Frecce Tricolori. Zespół wykonał znakomity pokaz. Grupa w 2015 roku obchodziła jubileusz 55-lecia istnienia. Włosi zaprezentują się w Radomiu już po raz czwarty w historii, tym razem włoska. Formacja przyleciała do Radomia ze specjalnym programem z okazji jubileuszu stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Także po raz czwarty w radomskim Airshow udział weźmie szwajcarska grupa Patrie Suisse na biało-czerwonych samolotach F-5 Tiger II. Doświadczenie organizacji poprzednich edycji Airshow procentuje. Radom i 42. Baza Lotnictwa Szkolnego są już gotowe na przyjęcie gości z kraju i z zagranicy. Pokazom lotniczym będzie towarzyszyła, to także już tradycja, duża wystawa sprzętu, także ciężkiego, wojsk lądowych. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę pokazy trwać będą około 10 godzin. Rozpoczynać się będą o godzinie 9. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi natomiast o godzinie 11.